W budynku dawnej szkoły podstawowej nr 17 w dzielnicy Sobięcin powstało przedszkole samorządowe. W nowej placówce, którą uroczyście otwarto 14 października, opiekę znalazło 80 przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat. Remont budynku rozpoczął się w czerwcu, a zakończył na początku października. Koszt robót to blisko 3,5 miliona złotych. W trakcie otwarcia nowego przedszkola prezydent zapowiedział, że to nie koniec prac mających na celu poprawę bazy dydaktycznej zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1. W planach jest remont sali gimnastycznej i budowa boiska przyszkolnego dla uczniów i przedszkolaków.